No i witamy w nowym odcinku. Gdzie jesteśmy? Na Łęczowie i zaczynamy obiadem niespodzianką. Leniwe dwa razy. Typowy bar mleczny. Taka nas podeła, bo w ogóle wracamy z Kozłówki. W poprzednim odcinku widzieliście Kozłówkę, pałac. Teraz trochę schodzimy z tonu. Postanowiliśmy wpaść na moment do Nałęczowa, a po drodze zastanawialiśmy się, co by tu zjeść. I słuchajcie, tak nas naszło na leniwe. Magda po drodze wygooglała, że tu jest bar mleczny, który wszyscy polecają. Nazywa się to jak? Stara apteka, tak? Stara apteka. No i czekamy na leniwe. Leniwe dwa razy, numerek 102. Czekamy. Kompot do tego. Ile zapłaciłaś? 35 zł. Zobaczymy, czy duże porcje. Jakie by nie były. Zobaczcie, jaki klimat. Czy rozlegnie się sakramentalne leniwe dwa razy? Jeszcze kompociki mam. A tam fajnie było. Nie takie? Leniwe dwa razy. Leniwe dwa razy. Jeszcze kompot chciałam do zamówienia 120. Kompot do zamówienia 120. Leniwe i kompot. Z bułeczką. Klasyczny, klasyk. Niezłe. Dużo sera, czy więcej mączne? Tak pół na pół. A kompot? Jak przeczko. Słożeczka, pyszne. Jemy. Smacznego. Dziękujemy. U nas na naszym terenie. Jakby ktoś nie wierzył, paragony grozy. 35 zł. Najedliśmy się. Ja robię lepsze leniwe, ale to jak dla głodnego mogło być. Kompocik, super. Pierwsza klasa. No i jak zwykle w takich miejscach uprasza się o zwrot naczyń. Dziękujemy, idziemy na spacer po Nałęczowie. No dobra, idziemy się przejść po Nałęczowie, bo trzeba te leniwe jakoś spalić. I co jest ważne, to Nałęczów założył Stanisław Małachowski herbu Nałęcz, stąd też nazwa Nałęczów. I był on pierwszym kuracjuszem miejsca, które sobie po prostu sam zbudował. Dużo zabytkowych budynków znajduje się w części uzdrowiskowej, między innymi łazienki, które właśnie zostały wybudowane przez ich fundatora. W międzyczasie Nałęczów został wzburzony i zniszczony i Fortunat Nowicki to miejsce wskrzesił. Przywrócono uzdrowisko i rozpoczęto tutaj balneoterapię, bo z tego Nałęczów tak naprawdę najbardziej słynie. Na pewno też przejdziemy się w okolice źródła nałęczowskiego, skąd ta woda od wielu, wielu lat sobie płynie. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj pod Nałęczowem na okolicznych polach rosną maliny i naprawdę w sezonie warto przyjechać i skosztować, bo to jest coś niesamowitego, bo to jest petarda, bo to jest zrywane i za chwilę tutaj przyjeżdża i sprzedają. Rewelacja. 12 zł taki pojemnik, ale to jest najlepszy deser ever tutaj po tych leniwych. Czyli kosztują tyle, co w Warszawie tak naprawdę, ale nie równają się te warszawskie absolutnie smakiem do tego, co jemy w tej chwili. Super deser. W Nałęczowie uwielbiał wypoczywać Bolesław Prus. I do tej pory jest taka maksyma, którą on obwieścił, że ludzie byliby znacznie lepsi, gdyby choć raz w życiu mogli przyjechać do Nałęczowa. Nałęczów jest piękny, uwodzi niesamowitą zielenią, smakami, widokami. Idziemy dalej zwiedzać park. A do tego budynku przychodzi się na słodkości, na przykład na czekoladę, a tu się chyba daje słodkie buziaki. A to najbardziej popularny rower w całym Nałęczowie. Wszyscy robią sobie na nim zdjęcia. Zapraszam.
Żebyś nie odjechał, uważaj. Obrotu nie wykonam. Nie wykonasz obrotu? W parku też mieści się pijalnia wód mineralnych, jak to na uzdrowisko przystało, i palmiarnia. Gdzie strumyk płynie zwolna. Ja kontempluję, bo ten strumyk nastraja mnie filozoficznie. To jest alegoria upływającego czasu. To jest taki nawet takie ten wodospadzik mikro. No, ale się nie fajnie. Bardzo przyjemnie. W ogóle tu jest tak miło, chłodno. Rześko tak nawet, nie? Momentami. Tak, akurat przyjemne. Taki letni dzień, słuchajcie, bardzo miła aura i przyjemność tutaj przejść. Słuchajcie, ja was chciałem tylko bardzo uspokoić. Myśmy nie przeszli jeszcze na podróżniczą emeryturę i teraz nie wszystkie filmy nasze będą z parków zdrojowych w uzdrowiskach. Dzisiaj po prostu po drodze żeśmy odwiedzili Nałęczów, ale wrócimy na pewno do podróży i takie filmy, do jakich jesteście przyzwyczajeni, nadal będą na naszym kanale. Więc subskrybujcie. Oto jeden z najstarszych, na szczęście już wyremontowanych obiektów z pana Łęczów, stare łazienki. To tu zaczyna się historia uzdrowiska i tu powstają pierwsze pokoje ze wskazaniem do balneoterapii. Tutaj też, tuż przy tym budynku, bije źródło Nałęczowa. I dokładnie tu mamy to bijące źródło Nałęczowa. Dedykowane jest doktorowi Fortnotowi Nowickiemu, który wskrzesił zakład leczniczy w Nałęczowie. Puścimy malucha. Zabaweczki szykujesz? Zabaweczki szykuję. No dobra, jest pusto. To nie zakłócimy za bardzo spokoju kuracjuszu. Jak zwykle staramy się nikomu nie uprzykrzać życia i nie przeszkadzać naszymi lotami. Myślę, że tutaj chyba nikomu to nie będzie przeszkadzało. Chyba, że to będzie tylko chwilka. A będą na pewno piękne ujęcie. Już za chwilę. Jak zwykle boi wszystkiego, co pływa i się buja. To jest pływający ja już tam nie wlezę, to pływa, nie, w ogóle zapomnijcie o tym. Tu są knagi, czyli pewnie jakieś tutaj rowery. Myślę, że rowery i łódki. Można sobie, myślę, tak romantyczny sobie można ten rejs przy zachodzie słońca zrobić po parku zdrojowym. Zabiorę cię kiedyś. Nie. Zobaczcie, jaka tu jest niesamowita latarnia. Można sobie w deszczu posiedzieć i latarnia trzyma parasol. No przepiękna jest. Kaczki płyną na sępa. Kaczego? Niektórzy są tak leniwi, że nawet karmienie ich nie rusza. No tu mogą być niezłe imprezy. To wygląda na parkiet do potańcówek. Słuchajcie, ja uwielbiam patrzeć na takie konstrukcje ciesielskie. Duże rzeczy zbudowane z drewna.
Ta altana, chyba altana można nazwać, przypomina mi trochę dworzec kolejowy w Białowieży. W Białowieży. Tak, dokładnie. Podobnych rozmiarów to jest, tylko tam jest na biało chyba pomalowane. Tak, tam jest na biało, a tutaj pięknie. Ale słuchajcie, aż miło patrzeć na kunszt tej pracy. Tych fachowców, którzy to wykonali Czesi. Coś pięknego. Tutaj każda belka jest po coś. Arcydzieło sztuki inżynieryjnej. Kogo spotkała Magda? Tego, który napisał lalkę. Pan Bolesław Prus. Najbardziej warszawska powieść. I jeden z najsławniejszych kuracjuszy w Nałęczowie. Oprócz Prusa bywali tutaj także Sienkiewicz i Żeromski. Jak najbardziej. To co? Wrócimy kiedyś do Nałęczowa? Chyba tak. To chodź, siadaj, żebym sobie jeszcze wspólną fotkę. Pozdrawiamy z Nałęczowa. Pamiątkowa fotka. Słuchajcie, i co? W tym miejscu kończymy chyba ten... Krótki wyjdzie nam ten odcinek. Krótki, ale taki treściwy. Były leniwe, były maliny, był spacer po parku. Było trochę z historii Nałęczowa. Czas wracać do domu. A co najważniejsze, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to udało nam się dwa odcinki nagrać jednego dnia. Tak. Najpierw był Pałac Kozłówka. A potem stwierdziliśmy, że jedziemy do Nałęczowa, bo tam pół godziny drogi. Bardzo fajny spacer tutaj. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami. Jak zwykle prosimy o komentarze, lajki, subskrypcje. To jest oczywiste po prostu. To jest oczywiste. No i co? Zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.